nie wypuszczone. Daria chciała powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, ale jest tak samo zestresowana jak ja, więc powiem, jest jeszcze konkurs. Tam są 4 punkty, w ramach których można zdobyć punkty. I na końcu będą nagrody? Nagrody? Będą książki na pewno, jakieś tam małe gadżety i chcę ujawnić, co tam jest z tych białych. I niespodzianka. I tam jest jeszcze jakaś niespodzianka. No dobrze. Ja jeszcze ze swojej strony zachęcę was do tego, żebyście zaktywizowali się może na forach społecznościowych, na social media i tak dalej, dawali nam też znak, czy jest dobrze, czy wam się podoba, czy jeszcze coś możemy zoptymalizować, zmienić w trakcie. Testerzy zawsze dbają o jakość, musimy ją kontrolować. No dobra, i teraz moja prezentacja. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat edukacji. Czy ktoś wie, jakie jest hasło tej konferencji? Prawie? Prawie jest to. Dzięki lepszej edukacji. Tak jest hasło tej konferencji, więc ponieważ nikt nie zaadresował tego tematu, ja pomyślałem, że opowiem wam o edukacji. I na samym wstępie chciałem podkreślić, że jest to moja perspektywa. Znaczy, ja jestem taką osobą, która często wyraża swoją opinię i bardzo wiele osób się ze mną nie zgadza. Więc jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to bardzo dobrze. To jest moje rozpoznanie tego tematu, to jest moja analiza wynikająca z rozmów, z uczniami moich szkoleń, z menadżerami. Sam jestem pracodawcą i wiem, czego oczekuję od ludzi, więc o tym chciałem wam dzisiaj powiedzieć. O logo już wspomniałem na początku, to po lewej stronie to jest właśnie logo to z tym batonem i tam, że tam klikamy, ale nasz dyrektor kreatywny zmienił to logo, usunął baton i teraz ono wygląda w ten sposób. I to jest te nasze 13 lat historii, tak? To jest te 13 lat edukacji, bo ja chciałem podkreślić, że testerzy.pl na drugie mają edukację, że my wyrośliśmy z edukacji, że zawsze tam było dzielenie się wiedzą, albo za darmo, tak jak teraz, albo na szkoleniach, które są komercyjne. Ale jest też wiele innych wydarzeń, które organizujemy, które też są podszyte edukacją, jak na przykład Testing Cup, który gdzieś tam na tej linii czasu też się u nas pojawia. Są narzędzia, które dostarczamy. Może ktoś kiedyś widział bankomat, w którym zaszyte są defekty. Może ktoś korzystał z aplikacji, jaką mamy, Edu, która wspiera Blended Learning. Może ktoś widział naszą aplikację do egzaminów online. Mamy tę masę. 13 lat wygenerowaliśmy dużo software'u, dużo wydarzeń i tak jak mówię, do tego wszystkiego zorganizowaliśmy jeszcze bardzo wiele szkoleń. No dobra, to zacznijmy może od początku naszej edukacji. To jest taki czas w waszym życiu, którego najprawdopodobniej nie pamiętacie. To jest czas, kiedy rozpoczyna się nasza edukacja, mamy się uczyć. I pierwsza rzecz, i tutaj robię takiego małego spoilera, o której chciałem powiedzieć. Edukacja ta początkowa odbywa się przez przykład. I krytyczne i kluczowe zawsze będzie to, żeby praktykować. Więc jak urodziliście się i zaczęliście najważniejszy, jeden z najważniejszych etapów swojego życia, czyli uczenie się chodzenia, to nie zapisaliście się do wyższej szkoły chodzenia. Tak? Obserwowaliście waszych rodziców, patrzyliście, co oni robią, widzieliście, że oni się przemieszczają, a wy wtedy tylko leżeliście, powtarzaliście to, co oni robili i popełnialiście bardzo dużo błędów. Nikt was nie nauczył, jak trzeba chodzić, nauczyliście się tego sami, przez obserwację dobrego przykładu. I potem przychodzi bardzo smutny czas edukacji szkolnej, również tej późniejszej, jakiejś szkoły średnie, technika, nie wiem, co kończyliście, kiedy to całe masy ludzi, których nazywaliśmy profesorami, a tak naprawdę teraz już wiemy, że byli zwykłymi magistrami, dostarczali nam marnej wiedzy, której nie jesteśmy w stanie użyć w dzisiejszym życiu. No tam może jakieś 2-5% maksymalnie nam się później przydali. I oprócz tego, że mamy ten zły czas edukacji, ten od 8 do 16, to jeszcze mamy taki dobry czas, bardzo dobrej edukacji moim zdaniem, edukacji przez zabawę. My współdziałając w zespole, bawiąc się z innymi ludźmi, wykonując, naśladując ich, uczymy się od nich czegoś fajnego, uczymy się od nich czegoś, co potem nam się przyda w życiu. Jestem ojcem 3 synów. I oni są teraz w takim czasie właśnie edukacji, każdy jeden z nich. I mam taki swój sposób uczenia ich, pokazywania im pewnych przykładów tego, w jaki sposób przełożyć tą taką wiedzę, taką suchą, nudną,
tą taką nie do końca rzeczywistą, na pewien kontekst. I takie działanie, oczywiście każdy wie, jak je rozwiązać. Jak mam mojego syna Ignacego, on mówi, tato, daj mi jakąś zagadkę, to ja takie zadanie zamieniam w coś zupełnie innego. Zamieniam to w taką historyjkę i dzięki temu Ignacy cały czas ze mną jest. Ignacy ciągle chce więcej zagadek. On ciągle mnie pyta. Bo to nie jest tylko 70, jakieś wirtualne 70, to jest 70 km na godzinę, które moja żona Mirosława, która przyszła na moją prezentację, regularnie przekracza. Po tym, jak skończymy szkołę podstawową, jak skończymy szkołę średnią, przychodzi jeszcze bardziej tragiczny czas w naszym życiu, czyli studia. Pewnie nie wszyscy z was jeszcze ten etap przeszli, może niektórzy nie przejdą tego nigdy. Polskie uczelnie to jest absolutna tragedia. To jest dno. To jest dno i jeszcze tam ileś metrów mułu. Nie wiem, czy wiecie, w rankingu najlepszych uczelni, który budowany jest w oparciu o to, jak łatwo absolwenci danej uczelni mogą znaleźć pracę, albo w oparciu o to, ilu noblistów wyszło z danej uczelni, albo ile patentów było zrobionych na danej uczelni. Gdzie znajdują się najlepsze polskie uczelnie? Na którym miejscu w tym rankingu? 17? Jest pierwsza setka, gdzie nas nie ma, druga, trzecia, tam też nas nie ma, jesteśmy w czwartej setce. Meksyk, Białoruś, Ukraina, to są kraje, które no, dla nas w większości są postrzegane jako dzikie, a tam edukacja jest lepsza niż u nas, przynajmniej ta na poziomie wyższym. Więc ja zachęcam, i między innymi jak wychowuję ludzi, którzy przychodzą do mnie i pytają, w jaki sposób mają rozwijać się, to ja mówię, mają pracować, a nie chodzić na studia. Bo dużo więcej nauczą się przez zwykłą pracę, nawet taką prostą, jak bycie, nie wiem, tak jak tutaj, jakimś baristą albo barmanem, niż na polskich uczelniach. Mogą sobie chodzić na jakieś wykłady wieczorne, mogą uczestniczyć w jakichś studiach podyplomowych, ale jednak niech korzystają od poniedziałku do piątku z edukacji poprzez pracę. Bo dużo łatwiej będzie wam zrozumieć, czym jest krzywa popytu i podaży na żywo, jeżeli będziecie widzieli przykład, tak? Jak zwiększenie ceny danego produktu wpłynie na jego sprzedaż, niż poprzez jakieś wykłady jakiegoś profesora ekonomisty. Zamknijmy etap edukacji. Wchodzicie na rynek pracy. Jakie jest wasze przygotowanie do tego, żeby zostać testerem oprogramowania, dobrze testować oprogramowanie? Absolutnie tak. Może powie pan to głośno. Idealne zero. Zerowe. Absolutnie tak. Ani szkoła podstawowa, ani szkoła wyższa nie nauczy was testowania oprogramowania. Da wam może jakieś podstawy techniczne, da wam może jakieś umiejętności komunikowania się ze światem, ale oprócz tego tam nie będzie żadnej wiedzy testerskiej. No i teraz pytanie, czy tak wygląda wasza praca? A może jesteście juniorami i tak wygląda wasz obraz, kiedy czekacie, aż rekruter zadzwoni? Domyślam się, że tak może być. Ale chciałem się pochwalić, chciałem powiedzieć, że tak wygląda moja praca. No to oczywiście nie jestem ja, ale ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem, a ja jestem w pracy. Tak, cieszę się, że mogę was tutaj widzieć, że mogę z wami rozmawiać. Cieszę się z tego, że mogę prowadzić szkolenia. Jak sobie jakiegoś artykułu raz w tygodniu nie napiszę, to mnie po prostu roznosi. Bo ja lubię to, co robię. Ja bym chciał bardzo, żebyście przez edukację, jakakolwiek to nie będzie edukacja, jakiej nie wybierzecie, ja wam pokażę kilka możliwości, żebyście też doszli do tego punktu. Takiego, który ja sobie kiedyś zdefiniowałem jako mój cel w edukacji, czyli maksymalizacja tego obszaru, który chcę robić w życiu i minimalizacja rzeczy, które muszę robić. Moim celem jest to, żeby każdego jednego dnia wstawać z radością i myśleć o tym, co muszę zrobić, a nie załamywać ręce, że muszę wstać i muszę coś zrobić. Muszę pojechać do roboty, muszę stać w korkach, muszę się denerwować, muszę pracować z tymi debilami. Absolutnie tego nie chcę. Dlatego 10 lat temu wyszedłem z korporacji, powstawałem rano i bolało. Tak, naprawdę bolało. A potem zbudowałem własną firmę i inni muszą się ze mną męczyć. Innych musi boleć. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, żeby
rozpoznać kontekst rynku, na którym się znajdujecie. Ten rynek się bardzo mocno zmienia, on jest specyficzny, dla mnie też on jest teraz trudny. Tutaj mamy przykład krzywej popytu i podaży. Mamy taki paradoks, że pomimo tego, że jest bardzo dużo pracy dla testerów oprogramowania, to jednocześnie bardzo dużo kandydatów do tego zawodu nie może znaleźć pracy. Dlaczego? Dlatego, że jest rozjechanie, jeżeli chodzi o doświadczenie i umiejętności w testowaniu oprogramowań. Jeżeli jest rozjechanie na poziomie umiejętności, no to jest tylko jedna odpowiedź na to. Edukacja. Czyli początkujący mają teraz trudno. Maciek Chmielarz ze mną pomelemizował dzisiaj z rana. Stałem, ktoś mnie na Facebooku wspomniał, więc musiałem przeczytać. Mówi, że jednak nie jest tak źle. Na przykład jednej ze szkół pokazuje, że z roku na rok zatrudnienie absolwentów rośnie. Mam nadzieję, że tak jest. Bardzo bym się cieszył, gdyby tak było. Ale problemy rynku pracy nie dotykają tylko i wyłącznie testerów początkujących albo tych, którzy próbują wejść do zawodu, ale również tych, którzy na tym rynku są już bardzo długo. Dlatego, że zgodnie z badaniami, które prowadzimy na testerzy.pl, to jest taka rokroczna ankieta, która ma nawet pod 500 odpowiedzi, co daje nam całkiem wartościową próbkę, pokazuje nam, że pensje testerów oprogramowania w którymś momencie przestają rosnąć albo przestają rosnąć gwałtownie. Najlepszym czasem, jeżeli chodzi o wzrost pensji, jest między 2. a 5. rokiem doświadczenia. Jest nieźle między 6. i 10., a po 10. jest katastrofa. Domyślam się, że dla większości z Was ten 10. rok doświadczenia to jeszcze może być jakaś abstrakcja, ale dla wielu osób to jest ten moment, w którym oni przestają zarabiać więcej. Tak? I oni też muszą się dopasować do kontekstu rynku pracy, tego, co się na nim zmienia, to jakie jest zapotrzebowanie. Czy może bardziej warto zainwestować w automatyzację i uczyć się tego kodowania, bo tam jest jakiś pracodawca, który chce za to zapłacić. Tak? A może warto pójść bardziej w management. To już jest jakby Wasza decyzja. Więc dla mnie to rozpoznanie to jest przygotowanie pewnego projektu. Ten projekt nazywam projektem edukacji. To jest Wasz cel, który chcecie osiągnąć w perspektywie 1 miesiąca, 1 roku Waszej emerytury. Gdzie chcecie być za miesiąc? Może w tym samym miejscu. Gdzie chcecie być za rok? Tak? Finansowo i zawodowo. Co chcecie robić? Jeżeli Waszym celem jest to, żeby w życiu nic nie robić, no to testowanie oprogramowania nie jest dla Was. Jeżeli Waszym celem jest to, żeby żyć jako rentier, tak? Gdzieś tam za 5 lat osiągnąć to, to to jest możliwe. W świecie testowania oprogramowania, w świecie IT naprawdę można zarobić dobre pieniądze i można sobie pozwolić na to, żeby szybko przejść na emeryturę. Więc takie ścieżki, jak sobie tutaj zdefiniowałem, przejście od osoby bezrobotnej, kończącej studia do juniora, potem do juniora, który zajmuje się programowaniem testów, przejście przez regulara, dojście do menedżera testów, to jest tylko jakaś tam wirtualna, jedna z możliwości. Ja bym chciał, żeby każdy z Was taki projekt edukacji gdzieś tam w głowie wirtualnie miał narysowany. No i też musimy sobie powiedzieć o celu. Cele w edukacji są różne, są Wasze cele, to co Wy chcecie osiągnąć, to o czym już co nieco sobie powiedzieliśmy, ale są też cele innych podmiotów, które w tej samej przestrzeni, w tym kontekście rynku pracy funkcjonują i wydaje mi się, że one są ważne. Jeżeli je dobrze zrozumiemy, to możemy się do nich dopasować. I to są cele pracodawców. Dlaczego pracodawcy będą chcieli w Was inwestować albo kiedy będą chcieli w Was inwestować? Jeżeli będą widzieli z tego jakąś wartość, tylko że oni patrzą troszeczkę z innej perspektywy. Jeżeli Wasz pracodawca wysyła Was na jakieś szkolenie, albo na takie wydarzenie jak to, na konferencję, albo daje Wam czas na to, żebyście przygotowywali się na przykład samodzielnie do czegoś, to on to robi po to, żebyście zdobywali wiedzę. Ale ta wiedza to jest coś, czego ten pracodawca od Was nie zabierze. To jest coś, co on Wam da i to będzie Wasze na stałe. Ten pracodawca, on chce idei. On chce, żebyście przyszli z jakąś nową wiedzą, którą przekujecie w jakieś usprawnienia, które pojawią się w jego organizacji. Bo jego głównym celem jest to, żeby ta organizacja rosła. Żeby ona się rozwijała. Drugim bardzo ważnym elementem edukacji u pracodawców jest to, że on będzie płacił za Wasze szkolenia albo za udział w Waszych konferencjach po to, żeby Was motywować do lepszej pracy. Wielu pracodawców nie wierzy w to, że Wy coś z tego szkolenia wyniesiecie. No, taka jest prawda. Niewiele wierzy w to, że wyniesie coś z konferencji, ale dzięki temu, że inwestuje w Was, to ma przekonanie, że dłużej z nim zostaniecie. To jest cel pracodawców, są jeszcze cele pracowników.
Najważniejszym celem każdego człowieka powinno być dążenie do samorealizacji, pewnej szczęśliwości. Oczywiście celem w edukacji będzie to, żeby zarabiać więcej. Dzięki temu, że będziecie mieli nowe kompetencje, będziecie dostawali lepsze pieniądze. I ten cel, on musi być krystalicznie czysto narysowany. To jest wiedza, którą zdobywacie po to, żeby coś osiągnąć. Lepszą pracę, lepsze zarobki, albo najlepiej jedno i drugie. Już na kilku prezentacjach pojawiło się, co to są cele SMART, ale jeszcze to podkreślę. Dlatego, że uwielbiam tą metodę i uważam, że ona jest krytyczna i sam ją stosuję i stosuję ją też dla swoich pracowników. Każdy cel, który sobie zdefiniujecie, musi być SMART, on musi być mądry. On musi być konkretny, nacelowany na to, co chcecie osiągnąć. On musi być mierzalny, musicie wiedzieć, że go osiągnęliście. Musi być osiągalny dla was. Tak? Jeżeli ktoś zaczynał ten rok z postanowieniem do marca będę miał 10 kg mniej, to domyślam się, że prawdopodobnie go nie osiągnęliście. Osiągnęłeś go? Nie dotyczy Jakuba Rasińskiego. Ten cel musi być też dla was istotny. Tak? Wy musicie w ten cel włożyć wasze serce. Jeżeli waszym celem jest znalezienie pracy w testowaniu albo znalezienie lepszej pracy w testowaniu, to jeżeli spełnicie te warunki tam wcześniejsze, tak, że wkładacie w to serce, angażujecie się, mierzycie to, realizujecie coś, co jest dla was osiągalne, to osiągniecie. I na samym końcu pamiętajcie, żeby tam był czas, bo to nie jest cel na całe życie, to ma być cel osiągalny w jakiejś krótszej perspektywie. No dobra. Jest taka grupa dla początkujących testerów oprogramowania, która powstała w odpowiedzi na hejt, który toczy grupę facebookową testowanie oprogramowania, gdzie każde pytanie, jak zacząć, kończy się, przeczytaj sobie, było, zamykam wątek. Więc pomyślałem sobie, że jakby początkujące osoby potrzebują tej informacji i zachęciłem bardzo do tego, żeby zadawać pytania, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, jesteście na tej grupie, pytajcie, jeżeli tylko potrafię wam odpowiedzieć, to wam odpowiem. Jaki jest podstawowy problem tej grupy? Tam nikt nie zadaje pytań. Tak. Grupa, która powstała do tego, żeby odpowiadać na wszystkie pytania i wątpliwości, jest prawie martwa, bo nikt nie zadaje pytań. Albo wszyscy wszystko wiedzą, albo jest ich podstawowy problem, nie potrafią zadawać pytań. Cały artykuł jest o tym napisany. Polecam. Tester pyta na testerzu.pl. No dobra, i na tej grupie zadałem takie moim zdaniem bardzo głupie pytanie. Jak już dostałem te odpowiedzi, to już uświadomiłem sobie, że wnioski płynące z tego pytania są absurdalne. Więc zadałem pytanie, które z wymienionych metod próbowałeś i nie przyniosły się one do znalezienia pracy w testowaniu? Pierwsza odpowiedź, czytanie książek o testowaniu. I tak sobie pomyślałem, no tak, no to pierwszy wniosek jest taki, czytam książki i roboty w testowaniu znajdę. No, trochę absurdalne. A prawda jest taka, że to jest taki lekki bajt. Specjalnie umieściłem tą odpowiedź, bo pomyślałem sobie, no jeszcze książka z jakąś teorią, nawet praktyką delikatnie opisaną z testowania oprogramowania nikogo z testera nie zrobiło, ale zastanawiałem się, ile osób odpowie na to pytanie w ten sposób. No i dostałem odpowiedź większość, która wzięła udział w ankiecie. Druga metoda, która jest tutaj pokazana, to jest samodzielne praktykowanie testowania, to jest również metoda, która jakby nie przekłada się na to, że ludzie mogą łatwo znaleźć zatrudnienie. I tutaj też jest nie chciałem tego mówić. Sebastian ogląda tą transmisję. W każdym razie, samodzielne praktykowanie testowania to jest kolejna rzecz, która moim zdaniem jest krytyczna i kluczowa do tego, żeby się edukować, rozwijać testersko, ale ma jeden problem podstawowy. Ona jest bardzo trudna i nie kończy się żadnym certyfikatem, bo nikt wam nie napisze tam w jakimś, nie wiem, projekcie open source'owym, ten tester zrobił dobrą robotę, tak, polecam tego testera, to jest dobry tester. Takiego papierka nie dostaniecie. A jednak pracodawcy lubią dostawać papier. No i na tym niższym poziomie znajduje się szkolenie i egzamin ISTQB, on znajduje się gdzieś tam mniej więcej w połowie stawki. To jest też dobra informacja, bo ja mówię, jeżeli nie masz kompletnie żadnego doświadczenia, nie testowałeś do tej pory, nie rób sobie certyfikacji ISTQB, naucz się ewentualnie sylabusa, poczytaj go, ale nie traktuj go jako bilet do tego, żeby się do zawodu testera oprogramowania dostać. Kolejne rzeczy, tutaj może was trochę zasmucę, szczególnie te osoby początkujące.
Czyli jeżeli bierzecie udział w tej konferencji, to nie jest tak, że ten rekruter jutro zadzwoni, to się nie wydarzy. No i są jeszcze kursy na platformach online. Wszystkie te elementy, które są tutaj, mają jeden podstawowy problem. Czy ktoś wie jaki? Może was trochę zaktywizuję. Jaki jest problem związany z tymi formami edukacji, które tutaj są? Brak takiej prawdziwej praktyki, tak? To będzie dobra odpowiedź. Co jeszcze? W tych projektach zazwyczaj brakuje, edukacyjnych projektach, brakuje feedbacku. Brakuje osoby, która was poprowadzi i pokaże wam, gdzie popełniliście błąd albo co zrobiliście dobrze. A ten feedback będzie krytyczny, kluczowy do tego, żeby rozwijać się testersko. No dobra, zrobiłem sobie takie dwie osie. Tutaj mamy trudność edukacji, tutaj mamy cenę edukacji i spróbowałem, i tu podkreślam po raz kolejny, umieścić te takie formy edukacji w zależności od tego, jak one są trudne i jak są drogie. Tak? Tutaj to są w miarę darmowe, a tutaj bardzo kosztowne. Więc zaczynamy od czytania. Koszt książki 50-80 zł wydaje mi się wcale nie jest taki duży. To jest ta pierwsza rzecz, którą możemy zrobić i to nie jest trudne. Tak? To może zrobić każdy. Podobnie z kursami online, popularne Udemy. Możemy sobie zrobić kurs testowania oprogramowania tam za cenę tam 30 zł pewnie. To też nie jest nic skomplikowanego. Ale idźmy dalej. Są takie szkolenia, jak na przykład szkolenia oferowane przez firmy, które zajmują się wieloma szkoleniami z obszaru IT, a przy okazji dostrzegły, że jest zainteresowanie i popyt na testerów, więc będziemy szkolić testerów. I to są szkolenia, które moim zdaniem są bardzo kontrowersyjne. I trzeba się poważnie zastanowić nad tym, czy ci ludzie, którzy was uczą testowania, ale sami realnie nigdy nie testowali, bo są na przykład programistami, albo szkolili zupełnie innych obszarów, czy oni was są w stanie sensownie poprowadzić w waszych ścieżkach kariery. Bardzo trudna rzecz, realnie tania. Ja tutaj mówię o samopraktykowaniu na początku, jak jesteśmy w swojej kariery. Mówię o tym, że uczestniczymy w projektach open source'owych, robimy pewne rzeczy wolontariacko, albo po prostu prowadzimy jakieś własne projekty, w których uczymy się tego testowania. To jest rzecz niezmiernie trudna, ale też nie trzeba na to zrobić dużej inwestycji. Jest ISTQB, które jest proste. Umieściłem je w tym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi przynajmniej o sam certyfikat, bo zrozumienie materiału chyba nie jest tutaj najważniejsze, 99% osób podchodzących do egzaminu go zdaje. I to nie ma znaczenia, co robiliście wcześniej. Tak? Czy byliście rzeźnikiem, fryzjerem, czy rzeczywiście testujecie oprogramowanie. 99% prawdopodobieństwo zdania egzaminu no nie czyni go zbyt trudnym. Tak? Cena jest gdzieś tam, powiedzmy, po środku, bo teraz przy dużej konkurencji ona jest, powiedzmy, całkiem przyzwoita. Moim zdaniem trochę droższe, ale też niezbyt trudne jest szkolenie praktyczne. Szkolenie praktyczne to jest pokazywanie tego testowania na żywo przez jakiegoś trenera, gdzie już ktoś może jakiś feedback dostać, ale ten feedback jest niewystarczający. I mniej więcej na środku tego wszystkiego znajduje się, moim zdaniem, najważniejsza forma edukacji, tego, w jaki sposób powinien się rozwijać każdy tester oprogramowania, szczególnie na początku, to jest mentoring z testowania. Jeżeli chcecie być dobrym testerem oprogramowania, a zaczynacie swoją karierę, powinniście pracować z innym testerem oprogramowania, który powie, co macie robić, jak macie robić i potem zobaczyć, co zrobiliście, zebrać informacje i przekazać wam feedback. I to jest kwintesencja, moim zdaniem, edukacji. Podjąłem taką próbę, podjąłem taki wysiłek, żeby taki mentoring zrobić, testerski, i jestem zachwycony z rezultatów. Ludzie, którzy są prowadzeni, nawet jeżeli nie mieli wcześniej doświadczenia, za rękę po prostu rosną. Widać ich taki naturalny wzrost, że oni te umiejętności, które posiadali jeszcze przed tym szkoleniem albo przed tymi sesjami mentoringowymi, oni je rozwijają. Taki proces, który u nas trwa około 3 miesięcy, to jest niesamowita obserwacja tego, jak robimy z osoby, która kompletnie nic nie wie na temat testowania oprogramowania i doprowadzamy ją do miejsca, gdzie ona jest gotowa do tego, żeby podjąć pracę. Kolejne moje przemyślenie odnośnie edukacji to jest to, jak poszczególne formy edukacji są postrzegane przez pracodawców w zależności od tego, jakie jest doświadczenie testera. No i tutaj mamy, powiedzmy, te 5 podstawowych, takich najważniejszych. Zacznę od mentor z testów. On wam się przyda na początek.
Potem, jak już będziecie się rozwijali w ramach testowania, to mentoring nie będzie wam potrzebny. Chyba że zmienicie obszar. Tak? Przejdziecie na przykład z obszaru testowania do automatyzacji. Mentor znowu się przyda. Ale jeżeli siedzicie ciągle w jednym obszarze, to mentoring będzie mniej ważny. Jeżeli to są kursy, to również na początku to jest fajna pigułka wiedzy, żeby się czegoś dowiedzieć, ale ich wartość będzie malała. Ludzie doświadczeni nie lubią robić kursów online i learningowych, wolą chodzić na szkolenie, wolą interakcję z jakimś prowadzącym. ISTQB, o dziwo, w mojej opinii będzie rosło, dlatego że na początek ono nie da wam zbyt wiele, jeżeli sobie zrobicie certyfikację, ale potem, jak już będziecie mieli kilka lat doświadczenia, to jest fajna strukturyzacja wiedzy. To jest pozbieranie tego wszystkiego w jedną całość, to jest też możliwość posłuchania o takich trochę innych rzeczach, trochę może staroświeckich dla części, ale mimo wszystko ten papier na końcu po niektórych certyfikatach, jak na przykład z obszaru test managementu, może mieć swoją wartość. I teraz te rosnące. Szkolenie praktyczne, one będzie miało zawsze wartość i przez całą waszą karierę jego wartość będzie rosła. Wartość również dla pracodawców, pod warunkiem, że zrobicie to, do czego nawiążę na samym końcu. Największy wzrost zawsze jednak będzie przy samopraktykowaniu, czyli nikt nie nauczy was tyle, ile wy się sami nauczycie, i tu odwołam się do początku z kolei, przez przykłady, przez projekty, które prowadzicie, przez rozwiązania, które sami wdrażacie i przez błędy, które popełniacie. Najlepsza nauka zawsze będzie przez praktykę. I kolejna rzecz, czyli umiejscowienie, jak te poszczególne formy edukacji wyglądają w różnych zawodach. Mamy testera, programistę testów, mamy menadżera testów. Mamy też efektywność tej nauki, czyli dla testera oprogramowanie, rozpoczynanie z ISTQB, rozpoczynanie tylko i wyłącznie z czytaniem i z Udemy nie ma żadnej wartości. Musi być praktyka. To jest najważniejsza rzecz. Musicie praktykować, cały czas praktykować. I na samym końcu największą efektywność, jak mówiłem już wcześniej wspomnianą, to będzie mentoring z testów. Jeżeli idziecie w programowanie, no tutaj nawiążę do tego, co mówił Jakub w odpowiedzi na jedno z pytań. Jak się nauczycie programować, to potem programowanie testów nie jest już żadnym problemem. W dowolnej platformie zawsze będziecie sobie z tym radzić. Więc ta edukacja samodzielna również na poziomie programowania się przyda. I też przydadzą się w pewnym stopniu te szkolenia, które oferują firmy właśnie programistyczne, szkolące również testerów oprogramowania. Dlatego, że tam są ludzie, którzy uczą kodować. Ale na samym końcu po raz kolejny. Mentoring i praktykowanie. Czym więcej dobrych testów automatycznych napiszecie, tym lepsze testy będziecie tworzyli w przyszłości. No i też to jest jakby taki ciągły proces. Pamiętajcie o tym, że ciągle pojawiają się nowe metody, nowe wzorce projektowania, nowe narzędzia, nowe rozwiązania. Więc jak się czegoś raz nauczyliśmy, to nie możemy uznać, że to już jest na zawsze. Tak? W którymś momencie przyjdzie jeszcze konieczność tego, żeby to skonfrontować z rzeczywistością, zobaczyć, gdzie popełniamy błędy i szukać nowych rozwiązań. W obszarze managementu, jak mówiłem, szkolenie z ISTQB ma pewną wartość. Szkolenia praktyczne są ciężkie, dlatego że kontekst organizacji jest różny i tutaj po raz kolejny. Praktykowanie i mentoring z obszaru tutaj raczej zarządzania będzie krytyczny. Obiecałem, że wspomnę coś na temat certyfikacji samej ISTQB. Nie chce mi się za dużo o tym mówić, ale slajd na to przygotowałem, więc chętnie o tym opowiem. Zanim przejdę do samego ISTQB, chciałbym pokazać człowieka, który sprowadził certyfikację do Polski razem ze Stowarzyszeniem Jakości Systemów Informatycznych. On jako jeden z członków założycieli trochę też wymyślił ten koncept, żeby ta certyfikacja w Polsce się pojawiła. Kto wie, kim jest ten człowiek, ręka w górę? On niestety umarł miesiąc temu. To jest człowiek, który mnie uczył testowania oprogramowania z obszaru certyfikacji. To jest człowiek, który pozwolił mi wystąpić na swojej pierwszej konferencji. To jest Bogdan Bereza Jarociński. I moja perspektywa ISTQB to jest też po części jego perspektywa. On jakby zawsze był krytyczny do certyfikacji. Co prawda prowadził firmę, prowadził szkolenia, to był core jego działalności, ale jednak zawsze podchodził do tego w sposób taki: ona ma swoją wartość, ale ta wartość nie może być przeszacowana. To jest dokument w naszym państwie, które uwielbia biurokrację, tak? Etatyzm i tak dalej. Papier zawsze się przyda. Można komuś pokazać, było się na szkolenie, coś się zdało, jakiś egzamin. Ale ta certyfikacja, a jest w sumie jedyną certyfikacją testerską rozpoznawaną w Polsce,
nie ma aż takiej dużej wartości, jeżeli chodzi o samo rozwijanie was testerskie. No i na drugiej stronie bieguna mamy kolejną osobę, wspomnianą też przez m.in. Jakuba. Ktoś kojarzy tego pana? Rednecka testowania? To jest James Bach. Jak samo sobie mówi, jest potomkiem tego Bacha. Jana Sebastiana, jakby ktoś nie wiedział. I więc Bach wymyślił sobie razem z innymi ludźmi, bo tam jeszcze Kim Kainer, wspomniany również Bolton, oni sobie wymyślili, że testowanie oprogramowania opisane w ten sposób, jak jest tutaj w ISTQB przy pomocy pojedynczego sylabusa, nie ma żadnej wartości. Że najważniejszy jest kontekst. I w tym kontekście my musimy zrozumieć produkt, projekt, klienta, organizację, kupujących, wszystko, co jest dookoła. I dopiero wtedy będziemy w stanie dobrze to testować. Dlatego ja, powiedzmy, przetransformowałem się z tego obszaru takiego formalnego testowania opisanego w ISTQB do testów eksploracyjnych, właśnie do tego jego proponowanej przez Bacha metodyki Rapid Software Testing. Jak ktoś będzie ciekawy, jak przebiegła ta ewolucja, to podczas najbliższej termowej konferencji robionej przez Ptaka w Poznaniu, Ptak Day One się nazywa, będę robił na ten temat prezentację. Czyli przechodzimy od formalnego testowania, teoretycznego testowania, do testowania praktycznego, opartego o kontekst. I ostatnia rzecz, którą chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest moja obserwacja tego, jak ludzie postrzegają szkolenia i tego, w jaki sposób korzystają ze szkoleń. Szkolenie jest dobrą formą przekazywania wiedzy. Czy jest to ISTQB, czy jest to przykładowo jakieś szkolenie z testowania eksploracyjnego, to jest dobra rzecz. Tylko zbyt wiele osób traktuje szkolenie jako jednorazowe wydarzenie. Ktoś mnie zapisał, albo sam się zapisałem na to szkolenie, przychodzę na to szkolenie, siadam w ławce i mówię: oświeć mnie. Oto jestem. Daj mi wiedzę. A moim zdaniem jest to absolutne marnotrawstwo czasu. Tak się pewnych rzeczy robić nie powinno. Szkolenie jest tylko etapem w całej tej edukacji. Wcześniej powinno być przygotowanie się do tego szkolenia. W metodzie Blended Learning mówi się, że powinniście się zapoznać z materiałem przed samym szkoleniem, potem przyjść na szkolenie, wejść w interakcję z trenerem, z jakąś osobą prowadzącą i wykorzystać go na maksa. Wyciągnąć całą wiedzę z niego. Wszystkie rzeczy, które są dla was wątpliwe albo niezrozumiałe, powinniście od niego wyciągnąć. Powinniście z nim konwersować, powinniście go naciskać. Nie ma złych pytań. Ciśniecie, aż osiągniecie swój cel, zdefiniowany wcześniej. Dlatego szkolenie. Ale nawet to nie jest wystarczające, bo trzeba sobie wcześniej przeanalizować kontekst rynku, o którym też mówiłem. Jaka kompetencja jest teraz potrzebna na rynku? Kogo szukają ludzie? Czego powinienem się uczyć? A teraz pytanie jeszcze, od kogo powinienem się tego uczyć? Czy wybiorę sobie szkolenie najtańsze, czy wybiorę sobie szkolenie, które jest, nie wiem, najbardziej promowane w internecie, czy też pójdę sobie do jakiegoś uznanego trenera, do jakiejś rozpoznawalnej firmy, która uczy testerów oprogramowania, a nie po prostu stworzyła sobie jakiś kurs, tylko i wyłącznie dlatego, że akurat teraz na testerach można zarobić. Zrobienie analizy to jest podstawa, bo jeżeli pójdziecie do jakiegoś no-name'owego trenera, o którym nic nie wiecie, który nie ma doświadczenia w testach, to na końcu dostaniecie bezwartościową wiedzę. Ale żeby powiedzieć jeszcze o tym, że to ciągle nie jest wystarczające, udział w szkoleniu, domknięcie go, to mam jeszcze kolejny etap. Tym kolejnym etapem jest utrwalanie tej wiedzy. Bo wy ją dostaniecie na tym szkoleniu, wy sobie ją potwierdzicie, wy się tego nauczycie, poczytacie, a potem przejdzie do etapu, kiedy będziecie musieli tę wiedzę zastosować w pracy. A jeżeli ta wiedza jest niezastosowalna w waszej pracy, to znaczy, że już na początku źle wybraliście szkolenie. Źle wybraliście swoją ścieżkę rozwoju. Czyli macie praktykować. Zdobyta wiedza ma być praktykowana. I to też jeszcze nie jest wystarczające, bo na końcu jeszcze mamy utrzymanie tej wiedzy. Zdobyliśmy ją, analizujemy ją, używamy ją, ale wiemy, że w obszarze tej wiedzy coś się zmienia. Testowanie eksploracyjne, o którym tutaj wspomniałem, przeszło przez 3 wersje. Testowanie eksploracyjne 1.0, 2.0, 3.0. Jeżeli chcecie być up to date, musicie wiedzieć, co tam się dzieje w poszczególnych wersjach. Tak samo z ISTQB,
certyfikat do 2018 miał jedną wersję, teraz będzie nowa wersja. Czyli szkolenie to nie jest tylko i wyłącznie kilkudniowy udział pasywny, siedzenie w salce i słuchanie trenera. Jak pójdziecie takim projektem edukacji, dużo lepiej z tego skorzystać. I na końcu chciałem pokazać człowieka, którego zapewne wszyscy znacie. Ja jestem jego fanem, bo on się ciągle uczy. On jak je śniadanie, to się uczy. Jak jeździ samochodem, to się uczy. On się, szanowni państwo, cały czas uczy. I mi się wydaje, że ten koleś lubi swoją pracę. I on się uczy właśnie dlatego, żeby w swojej pracy być doskonały. Jak mu wychodzi, to już samodzielna ocena, ale on się ciągle uczy. Trzy rzeczy, które chciałbym, żebyście zabrali ze sobą po tej prezentacji. Pierwsza, nie ma lepszej edukacji niż edukacja przez przykład. Druga rzecz, jeżeli chcecie być dobrymi testerami, lepszymi testerami albo po prostu testerami, zdefiniujcie sobie taki cel i go osiągnijcie. I ostatnia rzecz, o której mówiłem na przedostatnim slajdzie, szkolenie nie jest jednorazowym wydarzeniem. Wykorzystajcie je na maksa. To była edukacja testerska dzisiaj. Ja nazywam się Radek Smilgin. Bardzo dziękuję za uwagę. Z radością przyjmę jakieś pytania, jeżeli są jakiekolwiek. Mamy jeszcze parę minut. Jakub ma pytanie. Dam ci mikrofon, bo tam na internetach mówią, że nic nie są. Dzień dobry, na internetach. Ja z drugiej strony zapytam, jak może trzy kluczowe rzeczy, albo dwie, albo siedem, jak być dobrym mentorem? Bardzo trudne pytanie, bardzo dobre pytanie. Znaczy nie powiem, że ja jestem dobrym mentorem, bo ja się ciągle uczę, jak Adrian. Więc staram się osiągnąć pewne cele w też edukacji i prowadzeniu tych wszystkich ludzi. Więc pierwsza podstawowa rzecz to jest umiejętność komunikowania się z nimi. Pierwsze, rozumiem ich potrzeby, a drugie, daję im to, co oni potrzebują. Daję im pełną informację zwrotną, a czasami trochę im nawet popetnę tą informację zwrotną, żeby oni mogli dopytać, wymusić na nich to, żeby rzeczywiście zadawali pytania. Więc informacja zwrotna jest absolutnie kluczowa. Z tymi ludźmi trzeba być blisko, trzeba być w stanie odpowiedzieć na każde ich pytanie, trzeba mówić im prawdę. I to jest najtrudniejsza rzecz w byciu mentorem. Ja nie potrafię mówić tym ludziom prawdę. Bo ludzie dzielą się w testowaniu na... Wszyscy możemy testować, ale są takie dwie grupy. Jedna grupa będzie pracowała w testowaniu, będzie testerami, będzie na tym zarabiać, a drudzy mogą testować, ale nigdy nie powinni być zatrudnieni. I tej drugiej grupie zawsze niestety nie jestem w stanie tego feedbacku przekazać. Zawsze staram się ich tak prowadzić, że jednak daję im nadzieję, że znajdą swoją pracę w testowaniu i często się mylę. I to jest super, tak? Że oni jednak pomimo mojego negatywnego feedbacku sobie poradzili. Nigdy nie wypowiedzianego w ich kierunku oczywiście negatywnego feedbacku. Czy to odpowiada na twoje pytanie? Dziękuję. Czegoś jeszcze? Dużo pytań. Zaczniemy od pani. Znasz jakąś metodę inną niż zmień pracę? Na pracodawcę, który ma takie podejście do edukacji w tej pracy, że to się puszczy, to jest ta ostatni pracę po konferencji i ucieknie. Okay. Puszczy cię na szkolenie, bo będziesz pracował na pracę, uciekniesz. Okej. Okay. Okay. Ja jestem takie bardzo fajne hasło z tym związane, ale dla tych, którzy nie słyszeli pytania, brzmi one, czy jest jakaś metoda na pracodawców, którzy nie chcą wysyłać swoich pracowników na szkolenia i konferencje, bo tam anusz kogoś by poznali i ten ktoś dałby im pracę. No tak, no jakby podstawowe hasło, jeżeli nie potrafisz zmienić organizację, to zmieni organizację. Druga rzecz to jest to, że czy stać nas na to, żeby edukować pracowników, którzy potem odejdą, czy stać nas na to, żeby nie edukować pracowników i oni zostaną, nie? Tacy niewyedukowani. To jest w ogóle najtrudniejsze. I pracodawca to dla mnie też jest partner. I z pracodawcą, tak jak z każdym innym partnerem, trzeba rozmawiać. Trzeba mu powiedzieć, taka jest moja potrzeba. Moją potrzebą jest rozwijanie się. Jeżeli nie spełnisz mojej potrzeby, no to mamy pewien problem w naszych relacjach. I nawet jeżeli ten proces miał być przedłużony i ta dyskusja miałaby się toczyć w nieskończoność, to my musimy zawsze wyciągnąć racjonalne argumenty. Jest takie ryzyko, że jak pójdę tam,
to spotkam jakiegoś rekrutera i ten rekruter zaproponuje mi pracę. Ale wiesz co? W tej pracy czuję się dobrze, ja nie chcę jej zmienić. Ja chcę się edukować, żeby lepiej świadczyć ci usługi. To jest taki super bullshit, to na pewno zadziała. Nie podziałało. Nie podziałało. Pomyślę jeszcze na przyszłość. Dobra. Kolejne pytanie? A skąd wiesz, że ktoś jednak się nie nadaje na testera, nawet jeżeli się mylisz? Skąd wiem, że ktoś się nie nadaje na testera oprogramowania? Jest pewien zbiór kompetencji, które są potrzebne. Brak niektórych kompetencji można sobie kompensować innymi umiejętnościami. Przytaczam taki przykład. Mam takiego jednego pracownika, który jest bardzo zamknięty w sobie. Ktoś się bawi, o kim mówię. Więc ta osoba nie ma do końca kompetencji takich, żeby wyjść do ludzi i rozmawiać z nimi, ale ma za to świetne kompetencje techniczne. Więc kompensuje sobie jedno drugim. Ale jeżeli ktoś nie potrafi i rozmawiać, i nie ma kompetencji technicznych, a w ogóle to nie ma pasji do testowania oprogramowania, bo słyszał, że w testowaniu można zarobić, no to są takie osoby, którym ja nie wróżę kariery w testach. Znaczy, prawda jest taka, że też nie chciałbym takich ludzi widzieć. Ja jestem zwolennikiem szkoły otwockiej, jednak jeżeli chce się pracować w jakimś zawodzie i chce się czerpać z niego radość, to trzeba mieć pasję. Jak się tej pasji nie ma, to jest się wyrobnikiem. Jak się jest wyrobnikiem, to swoją pracę wykonuje się byle jak. Bez radości nie ma korzyści dla samego pracodawcy. Że nie wolontaria zaraz ustawi. Nie, to przyjęła ten stan, ale to kolejny propozycji stan, no to poszukała innego kandydatki, który zawsze mówi o urocznym stanie, też jakiś punktowo jej stan. Jak się będzie po prostu taki sytuacji, gdyż okazję parotnie, i potem i tam ciągle dążyć do tego swojego celu bycia życielem, a dużo okazji, kiedy nie będzie to stanu. Więc tutaj pani zadała takie pytanie, że ma taką koleżankę, która ciągle dostaje staże i jaki jest zdefiniowany ten czas, kiedy już trzeba powiedzieć o tym, że jednak chyba umowa o pracę jest właściwą formą nawiązania jakiejś kooperacji. Więc ja przepraszam, tak? Znaczy jestem pracodawcą, przepraszam za wszystkich pracodawców, którzy są Januszami biznesu i proponują ludziom staże w nieskończoność. Też działamy w ten sposób. Staż jest taką formą edukowania i jeżeli ktoś przychodzi kompletnie świeży do nas, to my dajemy mu tam miesiąc, dwa, trzy miesiące stażu i inwestujemy w niego. Uczymy go, więc wiemy, że nie ma za bardzo z niego zwrotu, więc też pozwalamy sobie to, żeby nie może nie płacić mu za dużo za to, ale po jednym stażu ja już mogę mu powiedzieć, tak? Nie idzie nam. Tak? Słuchaj, zostańmy przyjaciółmi. Co najwyżej. Albo mogę powiedzieć, jesteś świetnym testerem, zostań z nami i testuj. Jeżeli ktoś ci proponuje staż drugi, znaczy, że nie ceni twojej wartości, trzeba było już wtedy sobie odpuścić, więc twoja koleżanka już straciła trochę czasu. I teraz przy kolejnym stażu i kolejnym. Nie, no trzeba teraz szukać pracy. Ona już ma dobry wpis w CV, ma doświadczenie, pracowała komercyjnie, co prawda za darmo, ale mimo wszystko komercyjnie, ma szkolenie, więc szukałbym problemu gdzie indziej. A potem definiowanie tego czasu musi wynikać z rozwiązania tego problemu. Tak? Dlaczego ludzie nie chcą jej zatrudnić? I na początek musi zdiagnozować ten problem. Tutaj się też przydają sesje coachingowe. No i Daria mówi, że już muszę karczyć. Więc tutaj się przydają też sesje coachingowe, żeby ktoś ci powiedział, gdzie jest twój problem. Mam nadzieję, że po części przekaż koleżance. Odpowiedziałem na twoje pytanie. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za uwagę, za te pytania. Cieszę się bardzo, że chcecie ze mną konwersować. Jestem tutaj cały czas. Jeżeli ktoś ma ochotę ze mną porozmawiać, z przyjemnością z wami pogadam. Zachęcam was do tego, żebyście podpięli się do naszych profili, ale też do mojego na LinkedInie. Jestem obecny. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, chciałby je online zadać, też będę odpowiadał. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja nazywam się Radek Smilgin. Dziękuję, że przyszliście.